Drugi list do Tesaloniczan, od rozdziału drugiego, werset 13, do rozdziału trzeciego, werset 18. Komentarz. Ku pomocy. Przywileje i odpowiedzialność. Nie trudno zauważyć, że apostoł Paweł jako autor listu oraz Sylwan i Tymoteusz wręcz cieszą się, gdy mogą wreszcie pozostawić rozważany dotychczas temat i zwrócić się ku innym, radośniejszym rzeczom. Tematy, które poruszają w kolejnych wersetach, stanowią dający do myślenia kontrast z pierwszymi wersetami drugiego rozdziału. Tak, przepaść, jaka istnieje pomiędzy strasznym losem tych, którzy nie wierzą prawdzie, a powołaniem wierzących, jest do prawdy olbrzymia. Apostoł nie pisze już nic o odstępczym chrześcijaństwie, lecz zwraca się ku przywilejom i błogosławieństwom prawdziwie wierzących. Przypomnienie sobie tego, że zostaliśmy przeznaczeni do zbawienia, jest najlepszym środkiem zachowawczym przed fałszywymi naukami. Zgubionemu stanowi niewierzących przeciwstawione zostaje zbawienie wierzących. Podczas gdy wiara w prawdę stoi w opozycji do wiary w kłamstwo. Odstępczy chrześcijanie odrzucili miłość do prawdy, natomiast wierzący mogą przypomnieć sobie o miłości Bożej. Pełen wdzięczności apostoł, zamiast mówić o działalności szatana, może zająć się działaniem Ducha Świętego, który odłącza wierzących ku Bogu. Tesaloniczanie naprawdę nie musieli dać się zastraszyć, lecz mogli stać mocno i zostać umocnieni w każdym dobrym słowie i uczynku. Jednak nie tylko przywileje wierzących stanowią temat kolejnych wersetów. Z przywilejami łączy się zawsze odpowiedzialność. O tym apostoł mówi pod koniec listu, gdy wzywa Tesaloniczan, aby trzymali się tego, czego ich nauczono. Wśród nich byli wierzący, którzy prowadzili nieporządne życie i potrzebowali zmiany oraz napomnienia. Należało pouczyć również pozostałych wierzących, jak mają zachowywać się względem osób sprawiających kłopoty. Werset 13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, albo ku zbawieniu w poświęceniu Ducha i przez wiarę w prawdę. Ten werset wykazuje znaczne podobieństwo do trzeciego wersetu z pierwszego rozdziału. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich.
Również i tam Paweł wyraża swoją powinność, by dziękować Bogu za wierzących w Tesalonice przez dodanie słowa jednak. Tutaj nacisk położony jest na autora listu oraz jego towarzyszy, my jednak. W ten sposób Paweł dystansuje się od osób opisanych w poprzednim fragmencie. On i jego towarzysze nie należeli do takich, którzy jedynie nazywali się chrześcijanami, a w rzeczywistości z prawdziwym chrześcijaństwem nie mieli nic wspólnego. Istnieje wielu nominalnych chrześcijan, czyli chrześcijan tylko z nazwy, którzy nie mają miłości do prawdy i nie wierzą prawdzie, lecz radują się z nieprawości. Dla pogan może być to coś normalnego, ale w przypadku takich, którzy nazywają się chrześcijanami, jest to straszne świadectwo. Paweł musiał szczegółowo opisać ich sposób postępowania oraz ich los. Teraz jednak z radością zwraca się ku czemuś innemu. Apostoł odczuwał powinność, by dziękować Bogu za Tesaloniczan. Nie było to dla niego czymś uciążliwym, czynił to chętnie, z radością i zawsze, to znaczy wciąż na nowo, nie odkładając tego nigdy na bok, jako temat załatwiony czy wyczerpany. Paweł był wdzięcznym człowiekiem. W jego listach często spotykamy się z dziękowaniem, z dziękczynieniem. Już w samych listach do Tesaloniczan zastajemy go czterokrotnie na modlitwie dziękczynnej. Dwa razy w każdym z listów. Czyli pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, drugi werset. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie. 2:12. Napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. 2 Tesaloniczan 1:3. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was. Bracia, jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. 2 Tesaloniczan 2:13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Przyczyny jego wdzięczności były różne. Tutaj nie myśli tak bardzo o tym, czego Bóg dokonał w wierzących Tesaloniczanach i przez nich, lecz dziękuję raczej za to, co w wierzącym tym zostało podarowane z łaski. Obie rzeczy mogą wciąż na nowo wywoływać w nas wdzięczność. Możemy prosić za naszymi współwierzącymi, ale możemy również za nich dziękować. Dziękować za to, co Bóg czyni przez naszych braci i siostry, oraz dziękować za to, co im z łaski podarował. Zanim apostoł przejdzie do omówienia tego, co stało się ich działem, zwraca się do nich, nazywając ich
braćmi umiłowanymi przez Pana. W pierwszym liście do Tesaloniczan 1:4 nazwał ich podobnie, braćmi umiłowanymi przez Boga. To pozostaje w całkowitej harmonii z treścią pierwszego listu, w którym na pierwszym planie stoi przede wszystkim działanie Boga. W drugim liście chodzi przede wszystkim o Dzień Pański oraz o przyjście Pana w mocy i chwale. Dlatego też Paweł przypomina odbiorcom listu, że byli umiłowanymi tego Pana, który niedługo, gdy nadejdzie jego dzień, zniweczy swych wrogów tchnieniem swoich ust. Czy musieli obawiać się nadejścia tego dnia? Skądże? Przecież on ich miłował. To może i powinno przemawiać również do naszych serc. W Nowym Testamencie czytamy o miłości Bożej do ludzi tego świata. Czytamy także o miłości Bożej do nas i cieszymy się z tego. Ewangelia Jana 3, rozdział 16, werset. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Rzymian 5:8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 1 Jana 4:11. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Rzymian 5:5. Nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Czytamy również o miłości Pana Jezusa do tych, którzy należą do Niego. On jest Synem Bożym, który umiłował każdego z nas z osobna, indywidualnie. Jest Chrystusem, który umiłował nas, swój Kościół, ale jest również Panem, który nas miłuje. Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Efezjan 5:2-25. Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas
jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Ten sam Pan, który przyjdzie niedługo w chwale, aby ustanowić na tej ziemi nowe przymierze, czyli swoje królestwo, jest Panem, który darzy nas dogłębną miłością. Gdy Jan, który w szczególny sposób odczuwał i cenił miłość swojego mistrza, kiedy ten kroczył po tej ziemi w towarzystwie swoich uczniów, ujrzał Pana w chwale sędziego, padł mu do nóg, niczym umarły. Jednak Pan podniósł go słowami: nie bój się. Objawienie, pierwszy rozdział, werset 17. Nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni. Te słowa odnajdujemy poniekąd również i tutaj, gdy Paweł przypomina nam o tym, że jesteśmy braćmi umiłowanymi przez Pana. Nie musimy obawiać się sądów, które będą miały miejsce w Dniu Pańskim. Sądy te nas nie dosięgną. Wręcz przeciwnie. W wersetach tych apostoł jasno nakreśla różnicę pomiędzy tymi, którzy giną, a tymi, którzy przeznaczeni są na zbawienie. Tesaloniczanie musieli nauczyć się rozróżniać pomiędzy tymi, którzy odrzucali prawdę i w efekcie końcowym całkowicie od niej odstąpią, a tymi, którzy posiadali pewność, iż są przeznaczeni na osiągnięcie zbawienia, potrzebowali pouczeń co do tego ważnego aspektu. Że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu. Tutaj Bóg jest działającym. Tesaloniczanie nie zostali wybrani przez apostołów, lecz przez samego Boga. On też wybrał ich od początku. Jaki początek Paweł ma na myśli? Odnosząc się do pierwszego listu Jana 1:1, można by początek ten powiązać z pierwszym przyjściem Pana na tę ziemię lub z początkiem ich osobistej drogi wiary. Trzecią możliwość stanowi wieczność, jeszcze przed nastaniem czasu. Nawet jeśli użyte tutaj w odniesieniu do wybrania słowo różni się od tego, które znajdujemy w liście do Efezjan, pierwszy rozdział, czwarty werset, gdzie mowa jest o wybraniu przed założeniem świata, to pewne czynniki mimo to przemawiają za tym, że chodzi tutaj o wieczność. Bóg nie przeznaczył nas do zbawienia dopiero wtedy, gdy Pan Jezus przyszedł na tę ziemię, również nie wtedy, gdy przyjęliśmy Go w wierze. Oczywiście, iż przez przyjście Pana położony został fundament dla tego wybrania. Tak samo potrzebna była wiara, by mieć w nim udział, ale sam akt wybrania miał miejsce w wieczności. Werset ten odsłania nam pewną ogólną zasadę w działaniu Boga. Zostaje ona podkreślona przez cel wybrania. Ktoś skomentował ten werset tak. Kontekst zdaje się wskazywać na to, że wyrażenie na początku
należy tutaj rozumieć w jego najdalszym zakresie. Nie chodzi tu tak bardzo o początek Ewangelii lub przyjścia Chrystusa na tę ziemię, lecz o od zawsze, od wieczności. Dlaczego Paweł przypomina im o tym? Czy przyczyny nie należy dopatrywać się w tym, że chciał uświadomić im, iż Boże zamysły, błogosławieństwa wobec nich nie uległy zmianie? Nie było tak, że Bóg wybrał ich niegdyś do zbawienia, a teraz się rozmyślił i zamierzał przeznaczyć ich na sąd. Nie. Bóg wybrał ich, braci umiłowanych przez Pana, od początku. Czas nie zmienił nic w miłości Pana do nich, ani też w Jego planie względem nich. Paweł nie rozważa na tym miejscu szczegółowo tematu wybrania. Tutaj nie chodzi też tak bardzo o ten aspekt wybrania, który podkreśla, że to oni zostali wybrani spośród wielu. Tutaj cel wybrania stoi na pierwszym planie. Jesteśmy wybrani i przeznaczeni ku zbawieniu. Werset 14 odsłania kolejne aspekty tego przeznaczenia i mówi nam, że zostaliśmy uratowani do osiągnięcia chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na tym polega ostatecznie nasze zbawienie. Nasze przeznaczenie wiąże się z osobą, z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Również i w pierwszym liście mowa jest o zbawieniu. Rozdział 1, werset 10, drugiego listu do Tesalonicza. Przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Tam jednak nadrzędną myślą jest to, z jakiego niebezpieczeństwa zostaliśmy wyratowani od nadchodzącego gniewu. Natomiast tutaj chodzi przede wszystkim o to, ku czemu albo do czego zostaliśmy wyratowani. Ku osiągnięciu chwały, do osiągnięcia chwały. Dzieci Boże nie są przeznaczone po prostu do wiecznej szczęśliwości, lecz do zbawienia. Gdy mówimy o zbawieniu lub wyratowaniu, jasne jest, że poprzednio musiało zaistnieć jakieś niebezpieczeństwo, przed którym wyratowany został ocalony. Właśnie z takiego stanu. Stanu nieustannie grożącego nam niebezpieczeństwa zostaliśmy wyrwani. Nie idziemy już na zatracenie, jak mówi rozdział 2, werset 10. Wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Nie idziemy już na zatracenie, lecz będziemy zbawieni. Tutaj zbawienie powiązane zostaje z chwilą, kiedy to oprócz duszy również nasze ciało będzie miało udział w zbawieniu. Co dzisiaj jeszcze należy do przyszłości. W obu listach do Tesaloniczan, jak też w większości miejsc Nowego Testamentu, które mówią o zbawieniu, zbawienie powiązane jest z przyjściem Pana i jest przedstawiane nam jako coś
przyszłego. W tym sensie zbawieni będziemy wtedy, gdy zostaniemy na zawsze zabrani z ziemi i gdy również nasze ciało będzie miało swój udział w zbawieniu. Co możemy zauważyć? Filipian 3:21. Pan Jezus Chrystus, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Rzymian 8:23. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? Jako ci, którzy dzisiaj są uciskani i dzielą odrzucenie z naszym Panem, jesteśmy przeznaczeni do tego zbawienia. Jest ono nam całkowicie zapewnione. Nie ma najmniejszych wątpliwości co do faktu, że dostąpimy w przyszłości pełnego zbawienia. Zostaniemy zachowani przed strasznymi sądami Bożymi w Dniu Pańskim i dostąpimy zbawienia ciała. Jest to zbawienie w pełnym wymiarze, które Słowo Boże przedstawia w wielu różnych miejscach. Podstawa tej ufności, z którą Paweł mówi o zbawieniu, opiera się wyłącznie na dziele Jezusa, na dziele Pana Jezusa, ponieważ Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Nie musimy trwożyć się i być nękani najróżniejszymi wątpliwościami. Jest to powód do głębokiej wdzięczności. Przez Ducha, który uświęca, albo w poświęceniu Ducha, i przez wiarę w prawdę. W tych słowach Paweł wyjaśnia nam, w jaki sposób możemy mieć udział w przeznaczeniu Bożym lub, innymi słowy, jak wybranie Boże okazało się skuteczne już w obecnym czasie. Po pierwsze, w poświęceniu Ducha, a po drugie, we wierze w prawdę. A. W poświęceniu Ducha. Przez moc i działalność Ducha Świętego zgubiony człowiek staje się przedmiotem łaski Bożej. Gdy mówimy o poświęceniu Ducha, myślimy o działaniu Ducha Bożego, przez które ten człowiek zostaje zarezerwowany dla Boga, albo inaczej odłączony dla Boga, albo inaczej uświęcony dla Boga. Tej uświęcającej mocy potrzebujemy nie tylko w naszym praktycznym życiu, ale również w punkcie wyjściowym naszej drogi wiary, czyli w chwili naszego nawrócenia. Duch Święty odłącza nas ku Bogu, stawiając nas pod osłoną przelanej na krzyżu krwi. O tym pisze również apostoł Piotr, gdy zwraca się w swym liście do wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Pierwszy list Piotra 1:2. Również w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdział 11 werset, odnajdujemy pokrewną myśl, gdy Paweł pisze:
aleście odmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Mówi o tym 1 Koryntian 6:11. Uświęcenie stoi tutaj przed usprawiedliwieniem i pokazuje nam punkt wyjściowy naszej drogi wiary. Inicjatywa pochodzi od Boga, Ducha Świętego. Od Boga. Duch Święty wybiera ludzi i oddziela ich jako przeznaczonych dla Boga. Nawet jeśli na tym miejscu chodzi nie o naszą praktykę, lecz o jednorazowy akt, który miał miejsce wraz z chwilą naszego nawrócenia, o stanowisko, na którym zostaliśmy postawieni przez działanie Ducha Świętego, to Słowo Boże pokazuje nam wciąż na nowo, że jest to powiązane z naszą praktyczną odpowiedzialnością. Bezpośrednią konsekwencją poświęcenia Ducha jest praktyczna świętość. Duch Święty zabiega również o to, by nas uświęcić. To znaczy w praktyczny sposób odłączyć od naszego grzesznego otoczenia i przywieść do określonego celu, którym jest sam Bóg. Nasze praktyczne życie powinno odpowiadać naszemu stanowisku. B. Podpunkt B. We wierze w prawdę. Wiara jest odpowiedzią człowieka na działanie Ducha Świętego. Jest to strona człowieka, podczas gdy poświęcenie Ducha wskazuje na stronę Boga. Ta wiara, którą musimy okazać z naszej strony, nieodzownie należy do tego dzieła Bożego. Niemniej jednak także i wiara jest darem Bożym. Przez nasz własny rozsądek czy siłę nie jesteśmy w stanie uwierzyć w Jezusa. Przez nasz własny rozsądek czy siłę nie jesteśmy w stanie uwierzyć w Jezusa Chrystusa i przyjść do Boga. Fakt, że w przekazie oryginalnym brakuje rodzajnika przed słowem wiara, wskazuje na to, iż tutaj nie chodzi tak bardzo o przyjęcie wiarą konkretnych aspektów prawdy, lecz o zasadniczą, wewnętrzną gotowość, by przyjąć prawdę Bożą. W nieco innym kontekście Pan Jezus powiedział: kto chce pełnić wolę Jego, to jest Bożą. Jak czytamy w Ewangelii Jana, 7 rozdział, 17 werset. Jeśli kto chce pełnić wolę Jego, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga, czy też ja sam mówię od siebie. O tę właśnie gotowość chodzi. Bóg nie zmusza nikogo do wiary. Niemniej jednak także i tutaj mamy do czynienia z praktyczną stroną, która jest ściśle powiązana z praktyczną świętością. W Ewangelii Jana 17, rozdział 17, werset Pan Jezus prosi swojego Ojca: poświęć ich w prawdzie. Widzimy zatem, że Duch Święty i Prawda Boża współpracują w kwestii naszego praktycznego uświęcenia. Ten ważny i treściwy werset z jednej strony sprowadza nas do absolutnego początku, wybranie, z drugiej kieruje nasz wzrok na nasz cel, czyli zbawienie. Choć zarówno wybranie, jak i pełne zbawienie mają miejsce w wieczności, to jednak werset ten pokazuje nam również, w jaki sposób już dzisiaj ludzie mogą mieć udział w planie Bożym. Wiersz ten jest
niczym panoramiczne spojrzenie z wysokiej góry. W kilku słowach Bóg pozwala nam wejrzeć w całą rozciągłość Jego myśli, które powiązane są ze zbawieniem od początku aż do końca.